Jacek Kuzinowski, członek zespołu MobiKwak, który zajmuje się promocją filmu i nie tylko organizacją. Jacku, powiedz coś nam o filmie MobiKwak. Nie, no ja się niezmiernie cieszę, że robimy ten film i że oczywiście udało nam się wpisać w czas, w którym problemy ekologiczne są niebywale aktualne, nośne i o których się ciągle mówi. Między innymi oczywiście to, że teraz pojawiły się artykuły mówiące o tym wydarzeniu i to w skali ogólnopolskiej, to zapewne też jest nasza zasługa też Marcina Giżyckiego. Cieszymy się niezmiernie, że udało nam się jakby wciągnąć do tego projektu Bydgoszcz. To jest karkołomne przedsięwzięcie, że w Bydgoszczy mówi się o geopolitycznych problemach ekologicznych i że my mamy szansę, pokazując Bydgoszcz, dać swój głos na temat tego, co należy w tym obszarze zmieniać. To jest niebywałe, że ja pamiętam Brdę, po której naprawdę pływały takie rzeczy, o których nie będę mówił, a teraz oglądam tą Brdę jako rzekę, która płynie przez Bydgoszcz i w której się kąpią i pływają ludzie, są zawody organizowane i to myślę, że to jest fantastyczne, że my z naszą kaczką, jakby włączając Bydgoszcz w ten geopolityczny dyskurs, mamy szansę po prostu włączyć się w ogóle w dyskurs artystyczny światowy. Także uważam, że to jest wspaniały pomysł i mam nadzieję, że nasz film będzie święcił triumfy na całym świecie. Dobra.